witamy! W taki dzień jak ten, aż chce się grać w piłkę. Więc miejmy nadzieję, że czeka nas mecz równie piękny jak ta pogoda. Przyjemność komentowania tego meczu będą mieli Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Już zaraz piłkarze rozpoczną starcie w ramach Division Rivals. Miłej zabawy. Zespół Saints zagra przeciwko Saints. Jakże byłoby wspaniale, gdybyśmy dziś obejrzeli otwarty pojedynek. Nie jakieś piłkarskie szachy, tylko szaloną ucztę, którą kibice będą wspominać z rozrzewnieniem i smakiem. Chris Wood. Alexander Arnold. Popatrzmy, bo może być teraz groźnie. To była kluczowa interwencja. Bez niej byłoby krucho. Ciekawe, czy denerwował się przed tym debiutem. Dzisiaj wszystkie oczy skierowane będą właśnie na niego. Brakowało im zdecydowanie bocznego obrońcy, który włączałby się do ataków, a zarazem dawał pewność w defensywie. Myślę, że się tu sprawdzi. Jest szybki, silny, dobrze gra piłką. Powinien świetnie wkomponować się w pierwszą jedenastkę. Zdecydowane, twarde wejście teraz. Oj, rywal w zasadzie nie musiał się nawet wysilać. Zawodnicy Saints zaczynają budować akcję. I zmierza dośrodkowanie na bliższy słupek. Popatrzmy. Teraz powinna paść bramka. Co za interwencja. Przy strzałach z tej odległości liczy się przede wszystkim refleks. No i to chyba umożliwiło tutaj szybką reakcję. Wrzuca piłkę przed bramkę. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. A teraz Cole. Kyle Walker. Kai Havertz. Luis Diaz. Dobrze się ustawiają. Rywalom trudno rozegrać akcję. Znów są przy piłce. Piłkę przyjmuje Jamie Vardy. Alisson Becker. Nie do uwierzenia. Z rożnego w okolice jedenastki. Ojej, niby całkiem niezła główka, no ale jakie zagrożenie może przynieść niecelna próba z daleka. Noble. Trent Alexander-Arnold. I próba strzału. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Zaczną się wreszcie emocje. No to mamy 1-0. Dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Znowu są przy piłce. Alexander Arnold podaje za plecy obrońców. Co teraz zrobił Alisson? Jak doszedł do tej piłki? To niesamowite! Głęboka ta centra z narożnika. Nie tym razem. Rywale neutralizują zagrożenie z rożnego. Piłka pod nogami Kyle'a Walkera. Ryzykowne wejście, ale opłaciło się. Takie zagranie nie mogło zagrozić bramce. Noble. Świetne teraz zachowanie. Znowu są przy piłce. Co teraz zrobi? Gol! Tak, nie zawahał się. Ważne trafienie. Prowadzą już różnicą 2 goli. 2-0. Gramy dalej. Akcja Saints może przynieść... Jest za linią obrony, uwaga! Obronił, ale piłka w grze. Bramka, proszę Państwa! Nie był to pokaz najwyższych umiejętności bramkarza.
Rzadko widuje się tak ostre, tak jednostronne strzelanie już w pierwszej połowie. No cóż, wynik wygląda jak wygląda, jakby już było pozamiatane. A teraz kontratak, jak to rozegrają? Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Nie do wiary, nie mają litości. Powiększają teraz przewagę do 4 goli. Naprawdę dawno nie oglądaliśmy tak jednostronnego widowiska. Równie dobrze już teraz można byłoby zakończyć ten mecz. Żal patrzeć. Mamy strzał. Alisson broni, choć przecież nie miał prawa. To musiał być gol. Na 11 metr z rogu. Rykoszet. Ta interwencja ratuje zespół przed stratą gola. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Cóż za rozczarowanie. Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. Czy trafi do siatki? Bramkarz wybija, ale gra się toczy. Łapie w końcu tę piłkę, tym razem już bez trudu. Ale wielkie brawa należą się zwłaszcza za tę pierwszą interwencję. To prawda, naprawdę dużego kunsztu wymagała ta parada. Druga interwencja była już raczej formalnością. Zdobywa teraz piłkę dla swojej drużyny. Teraz powinna paść bramka. Co za interwencja. Przy strzałach z tej odległości liczy się przede wszystkim refleks. No i to chyba umożliwiło tutaj szybką reakcję. Obrońca cały czas naciskał, ale zawodnik spróbował uderzyć. I chociaż pamiętamy o tej wywieranej presji, to jednak wyszła z tego koszmarnie niecelna główka. No cóż, gdyby trafił, wyglądałoby to kapitalnie, ale gdy wychodzi kiks, pozostaje tylko zażenowanie. Świetne wejście, piłka odebrana. Tylko minuta dodatkowego czasu. Poradził sobie, minął z wodem. Bramkarz jest skupiony, tak się go nie zaskoczy. W okolice 11 teraz wrzuca. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Warto rzucić okiem na przygotowaną przez realizatorów analizę poświęconą temu zawodnikowi. Widać, że dobrze sobie radzi w ofensywie. Prowadzi dzisiaj zmasowany ostrzał bramki, a pociski lecą celnie, jakby były zdalnie sterowane. Jak na... Zaczynają drugą połowę. Piłkarze Saints muszą odrabiać straty z pierwszej. Alexander Arnold. Próbuje szczęścia. Uwaga, jest faul, proszę Państwa. Będzie stały fragment gry w newralgicznym miejscu. I w mur. Strzał zablokowany. Głęboko w pole karne zagrywa.
Jest! Znowu gol! Bramka za bramką. Drużyna przeciwna na deskach. A im się nie nudzi. Strzelają, strzelają kolejne gole. Ależ to jest popis jednego zespołu. Postawę drugiej ekipy najlepiej przemilczmy. Ruszył do ataku. Chyba wie, co chce zrobić. Podanie przyjmuje Jamie Vardy. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Joe Cole zagrywa na dalszy słupek. Główka, ale dobrze bramkarz. Przy takich uderzeniach trzeba mieć refleks. Ten goalkeeper ma to coś. Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Nie przemyślał tego, to nie mogło się udać. Andy Robertson. Podanie przyjmuje Trent Alexander-Arnold. Piłka wybita spod nóg rywala. Piłkę ma teraz Alexander-Arnold. Ajajaj, sytuację sam na sam. Trzeba wykorzystywać. Ale należy strzelać przy takich okazjach z głową, a tutaj uderzenie było zdecydowanie na siłę. Opłaciło się przycisnąć. Co teraz? Ależ to była niebezpieczna sytuacja. Doceńmy obrońcę, naprawdę. Nobul. Havertz ma teraz piłkę. Co tu się dzieje? Ten piłkarz jest niemożliwy. Trafia już trzeci raz. Naprawdę przyjemnie jest być świadkiem takiego hat-tricka. Jednostronny strzelecki popis. Zupełnie jakby murawa była nachylona w stronę bramki rywala. Utrzymuje się przy piłce, przy bierności rywala. Będzie rzut wolny po tym faulu. Dobra decyzja arbitra. Naprawdę pachnie nam tutaj dobrą okazją. Takie zagranie nie mogło zagrozić bramce. O, teraz świetne zachowanie w defensywie. Akcja zastopowana. W takiej chwili zawodnik pewnie dałby wiele, żeby cofnąć czas i podjąć inną decyzję. No cóż, nie da się ukryć, że to nie był strzał życia, ale pewnie pomyślał, spróbuję uderzyć, co mi szkodzi. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Świetna teraz ta interwencja. Choć jak okazuje się, niepotrzebna. Nawet gdyby to wpadło, to gol nie zostałby uznany. Sędzia sygnalizuje, że był spalony. Nobul. Trent Alexander-Arnold. Nie udało się utrzymać przy piłce. Uwolnił się z podkrycia. Okazja! Arbiter nie wahał się ani chwili. Odgwizdał przewinienie. Dośrodkowanie przejęte przez obronę. Wybijają. Mocno, ale i było niecelnie. Zupełnie nieudane to uderzenie. Można powiedzieć, że oddał piłkę rywalom za dar. Rywale go zamykają. Imponują dzisiaj w obronie. Naprawdę. Znowu są przy piłce. Rodrigo ma miejsce przed bramką. Tak jest! Rodrigo Moreno! And number 7, Thiago. Goal for Saints. Number 8, Rodrigo. Robertson,
Andy Robertson i Fernandinho. Ale może teraz będzie szansa. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. Piłka wybita przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Dużo widzi na boisku, popatrzmy. Ale ostatecznie nie aż tak groźna ta piłka. Dobrze zatrzymana. I widzimy chorągiewkę w górze. Minimalny teraz był ten spalony. Tomku, niewiele zabrakło, ale warto podkreślić czujność na linii. I podanie przejmuje Fernandinho. Rodrigo Moreno. Jest za linią obrony, uwaga! Ależ to była okazja! Oj, będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie niepocieszony. To powinien być gol. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku. Bo to jest ławka. Teraz decyduje się na akcję środkiem. Piłka trafia w poprzeczkę. Ależ bramkarz ma szczęście. Andy Robertson. Twarde wejście, ale bez faulu. Podanie przyjmuje Trent Alexander-Arnold. Oj, prosta strata. Dobra piłka na dojście. Poszedł do piłki, urwał się obronie. To była świetna okazja, ale obrońca się nie zastanawiał. Wybił piłkę. I strata. Fatalne zagranie. A teraz będzie dobra okazja. Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Wybija bramkarz, ale piłka nadal w grze. Przed nami ostatnie dwie minuty regulaminowego czasu. Inteligentnie w obronie teraz. Znowu zdołali przechwycić piłkę. O, dobrze teraz adresowana piłka nad głowami obrońców. Nie ma gola, broni Alisson. Mają teraz szansę na kontratak. Uwaga, czy teraz będzie okazja? I co, mili państwo, to znowu jest bramka. Można stracić rachubę, rozbijają rywala w pył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja. Z pewnością po tym meczu będzie gwiazdą wielką.